Dzisiaj brąz, ale też wiemy, że nie rzuca się ponad 60 metrów, żeby zdobyć medal, ale żeby zdobyć mistrzostwo Polski może być naprawdę daleko. I teraz Jan Stasiołek czeka. Jest prawie że pewny tego, że obejmie prowadzenie przed ostatnim rzutem Mikołaja Matusiaka. No ja też jestem tego pewien, no 63 metry na spokojnie można liczyć, także doskonały w tym momencie rzut tego zawodnika, naprawdę tutaj coś pięknego. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę. Jan Stasiołek praktycznie bez zastanowienia się, 64-75, to jest oficjalny rezultat, także teraz Mikołaj Matusiak, no nie ma orzecha do zgryzienia, ale kokosa, także no zobaczmy, czy sobie z tym poradzi.